Widzowie, tak się cieszymy, bo dzisiaj będziemy przybierać się za Spranki na Brookhaven i Spranki opanuje Brookhaven. Jestem razem z Livią i tak się cieszymy, a wy widzowie klikajcie łapeczkę do góry, napiszcie w komentarzu, kto z nas lepiej tańczy. Na, dzisiaj będziemy Spranki. Uwaga, i to całkiem za darmo, bez wydawania Robuxów. No to zacznijmy! Przybieramy się, otwieramy sobie awatar i będziemy, widzowie, potem straszyć innych fanów, którzy do nas dołączyli. Ja już tam widzę, zaraz wam pokażę, kiedy tylko sobie wezmę lornetkę, to pokażę wam, że mamy tutaj różnych widzów, którzy dołączyli na mój serwer. Patrzcie, tam ktoś jest i jest w sklepie spożywczym, więc mega fajnie. Ja się zaraz tutaj ukryję i będę się przebierać za Spranki. Jeszcze nie wiem za kogo. O, widzę, że Livia tu już, zobaczcie, przebiera się. Ja już tak, a idę się ukryć, idę się ukryć. Ona nie ma głowy, zobaczcie, różowa głowa. Nie ma już kota na głowie. No ale dobra, wchodzimy tutaj. Ja jestem schowana za fontanną i zobaczcie, ja już sobie wpisałam, kiedy sobie wpiszecie w awatar szukanie we wszystkich akcesoriach Spranki, to zobaczcie, mamy tutaj wszystkich tak naprawdę. Nie wiem, kogo wybrać. Nie wiem, czy na początek będę taka, wiecie, łagodna, żeby nikogo nie przestraszyć, a potem będę używać tych najgorszych, czyli najstraszniejszych. Wezmę sobie na przykład tego słodziaka, tak myślę. On jest taki słodki, zobaczcie, mam taką główkę. No ale muszę sprawdzić, czy są do niego ciuszki, czyli wezmę sobie tutaj też, muszę wpisać w ubrankach Spranki i zobaczmy sobie, czy będzie jakiś taki turkusowy. No nie za bardzo, więc bym musiała po prostu chyba tutaj wpisać turkusowy. Ewentualnie dobierzemy sobie jakiś inny. O, zobaczcie, tutaj coś już jest, takie turkusowe. Co my sobie tutaj dobierzemy? Może coś takiego? Nie, to nie pasuje, a to? Też nie, dobra, czyli za bardzo nie ma, jeśli chodzi, to musimy bardziej patrzeć tutaj na koszulki. Dobra, to weźmy sobie Spranki i weźmy sobie fioletową. O, idzie Livia, widzę! Ona już jest gotowa! Ale fajnie wyglądasz, poczekaj, bo ja nie mogłam znaleźć turkusowej bluzki, więc wezmę fioletowe. Patrz, 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 teraz tutaj klikam. Spranki, uwaga, i szukam fioletowego. O, tu jest, dobra, mam. Patrz, jeju, co tu się dzieje z moją głową? Muszę teraz to odklikać. Patrz, jestem, tylko że jeszcze muszę sobie ciało zrobić na fioletowo, żeby nikt mnie nie rozpoznał, może taki bardziej, albo taki, albo taki, albo taki, ale dobra. Wyglądamy mega. No, ale ja jeszcze jakąś posturę ciała zmienię, bo one są jakby takie trochę większe, więc zrobię sobie może tak. Nie, zrobiłam sobie taką. O, patrz, jak strasznie wyglądam. Znaczy, ej, dobra, idziemy. Ej, zobaczcie, jakie mam łapki tutaj z tyłu. Widzisz, jak idę, to mam takie łapki. Dobra, Livia, idziemy na zakupy. Zobaczymy sobie, jak zareaguje nasza widzka. Na szczęście ona nas nie słyszy, więc będziemy do niej pisać. Dzień dobry. Dzień dobry. Co? Jeszcze, ja jeszcze nie zdążyłam nic powiedzieć. Ej, ona odpowiedziała dzień dobry i uciekła. Patrzcie, z rękami u góry uciekła. Patrzcie, tam poszła. Jak biegnie! Ja nawet nie zdążyłam nic kupić! Czyli mamy za darmo. O, mamy za darmo, nie musimy, nie musimy płacić. Dobra, to słuchaj. Jak kasjerka uciekła, ja się nawet nie spodziewałam tak szybko takiej reakcji. Ona od razu, a i tyle, i uciekła, ale pizza ma. Ona chyba musiała nas z daleka widzieć, wiesz? No, ona chyba musiała nas widzieć, jak my już tam byliśmy i szliśmy, to ona przez to wielkie okno przecież nas zauważyła. Musimy dobra, ja to skasuję, zapraszam do kasy. Zapraszam do kasy, ile płacę? 0 zł. Spranki mają za darmo. Jest, bo dzisiaj Spranki opanowały Brookhaven, więc mamy za darmo. Dobra, to teraz przebieramy się za coś innego. Ten fioletowy, no, przestraszył naszą widzkę, ale ona się dopiero mega przestraszy, jak my będziemy jakimiś strasznymi. Więc teraz wpiszę sobie tutaj. Teraz robimy straszne? No, możemy zrobić straszne. Ja już mam pewien pomysł. Zrobię takiego zielonego, taki neonowy zielony. Nie jest trochę taki straszny. W sumie nie wiem, czy on jest w tej wersji strasznej, ale dla mnie wygląda strasznie, więc zobaczcie, widzowie, o czym ja mówię. Kiedy wpiszę Spranki sobie w wyszukiwarkę, to ja chcę tego. Ale do końca nie wiem, czy to jeszcze będzie ta głowa, bo widzę, że tu są jeszcze... Jak to wygląda? Jaka mała głowa. Wezmę może taką głowę, co? To lepiej wygląda, czy taka? O, ta, to jest ta. To taką dokładnie mają Spranki, ale też mają jeszcze taką. Dobra, to może tam będzie... Dobra, ja będę miłym. Ty będziesz miłym, a ja jestem strasznym. Dobra, czekaj. Jak to wygląda?
I teraz jeszcze zmieniam kolor tutaj. Może ten najbardziej chyba pasuje, co widzowie. Kolor ciała, ten chyba najbardziej. Jestem gotowa, jeszcze posturę ciała zmienię, że będę takim mięśniakiem. O, to będzie mocne, patrz. Dobra. To do ciebie. Jesteś gotowa? O, jaka różowa, jaka śliczna. A ja jestem takim zielonym, strasznym. Teraz pójdę. Jeszcze cię nie widzę, bo się przebieram. To się przebieraj. Ja wezmę sobie handlę. Ja sobie wezmę handlę może. Czekaj, gdzie to są handle? O tu! Patrz, jakim jestem mięśniakiem z pranki! Ale dźwigam sobie i raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Ej, teraz nie wiem, gdzie ta Wicka nasza uciekła, ona chyba do restauracji. Musimy tam podejść i pójdziemy złożyć zamówienie na coś dobrego do jedzenia. Raz, dwa, trzy i dźwigamy. I co, już jesteś gotowa, Livia? Jestem gotowa, nawet sobie głos zmieniłam, teraz mam inny. Wow, bo ty do każdego z pranki masz inny głos i wtedy też miałaś inny. Ale fajnie. Tak, teraz mam taki. A to ja też muszę jakoś udawać. Dobra, idziemy teraz. Idziemy do restauracji po korczak z ryż. Ej, tam widzę. Tam jest Wicka. Uwaga. Jest, ona pracuje teraz w restauracji. Chodźmy. Idziemy zamówić jedzenie. Możemy zostać chłopakiem, dziewczyną. Zostaniemy parą. Ale fajnie wyglądamy. Hejka. Ale super, dobra. Idziemy na randkę do restauracji. Z pranki idą na randkę do restauracji. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. A, znowu! O nie, ona ucieka cały czas przed nami, nie może nawet złożyć. Tym drive'em wybiegła. Czy my jesteśmy tacy straszni? Naprawdę? Ej, może ty trochę tak. No ja ale jestem. Ale ja na pewno nie. Ja jestem trochę straszna, ona napisała, a znowu! I uciekła, ale gdzie ona uciekła teraz? No właśnie. To ona jest. No właśnie, gdzie ona? Może do galerii poszła. Może poszła do galerii. O nie, nikt się nas nie chce. Nikt nie chce się z nami bawić. Nikt nas nie chce na Brookhaven. Widzowie, boją czy my jesteśmy tacy strażni? Nie wiem co. Czy my jesteśmy tacy strażni? Przecież nie. Nawet nikt nie chce dołączyć na serwer prywatny, bo jak widzą nas, takich strasznych jako spranki, to od razu wychodzą. Ona tutaj jest. Ej, dobra, ja szybko zejdę. Albo nie. Wiecie co? Ja pójdę do niej jako taka. Przepraszam, czy jest masz taki straszny? Ja jestem miły. Też sobie chętnie z tobą poczytam książkę. O nie! Ona ucieka przed nami. Znowu uciekła. O nie, jesteśmy za straszni. Nie chcą nas, a my się tak staramy. No nic. Chyba jesteśmy jakimiś ufolutkami. Nie z tej ziemi. A co, znowu się przebieramy? Znowu się przebieramy. Ja się schowam teraz tutaj w metrze. Żeby nikt mnie nie podglądał i wybiorę sobie jakiegoś fajnego spranki. Dobra, no to zaczynamy. Wezmę sobie, czekajcie, wpiszę sobie spranki. I mamy różowy, pomarańczowy, ale ogólnie jest też taki fajny z wiatrem na głowie. Nie wiem, czy ja go dam radę zrobić. Czekajcie. A ty, Livia, jakiego robisz? Spranki. Jakiegoś strasznego, ale jeszcze szukam. Dobra, to szukaj. Ja, o patrz, to jest ten z talerzem na głowie. Tylko te właśnie głowy się bugują, kiedy damy jedną na drugą. I patrz, ten fajnie wygląda, tego wezmę. Ja robię szarego, czy ty masz szarego? Nie mam. Dobra, bo ja teraz robię takiego w miarę chyba normalnego. Patrzcie, o nie, to nie jest ten. Ten jest. Jestem spranki, a ten spranki, on jest taki smutny. I wiecie, też spranki wydają różne dźwięki. My nie wydawaliśmy dźwięku, bo ja nie umiem. Dobra, ej, bo... Jak ja wyglądam śmiesznie. Ej, to jest... Ja będę teraz czarnym. Dobra, to bądź czarnym. A ja jeszcze widziałam, że tam jest drzewo. W następnej rundzie będę drzewem. A teraz się zmienię i będę takim chudziutkim może, albo takim zwykłym. O, taki zwykły pasuje do tego talerza. Ja mówię na tego spranki i talerz. My mamy swoje imiona, co nie? Livia, tak. My po swojemu nazywamy. Dobra, jestem gotowa. Spranki! I teraz musimy iść poszukać Wickę, gdzie ona jest, bo nikt inny nie chce do nas dołączyć. Livia się przebiera za czarnego, a ja idę w tym czasie zobaczyć, gdzie jest Wicka. Może ona jest na policji, może poszła zawiadomić policję, o nie! Co by było, jakby ona zawiadomiła policję, to by była jakaś tragedia. Jestem takim talerzem, taką antenką. Ej! Jaki kamień! Co jest?
jak ty wyglądasz, ja się sama ciebie boję. Ja się sama ciebie boję. Ej, czekaj, wezmę latarkę normalnie. I zobacz, jak ty wyglądasz. Jak strasznie. Ej, słuchaj, jak ty tutaj stałaś, to normalnie jaki kamuflaż z tą drogą, z tym chodnikiem. No. Jeszcze jakbyś się położyła, nie, to normalnie bym na ciebie weszła chyba. Ej, patrzcie, i wow, tylko to oko widać, to wygląda jak jakiś kamień. I patrzcie, no normalnie nic nie widać, idę sobie i normalnie bym cię nie zauważyła, serio. Ale no, strasznie. Dobra. Ej, nawet głos zmieniasz, jak fajnie, bo to pasuje do spranki. Ej, tutaj jest widzka, ona sobie siedzi, patrz. Na kocyku, a ja usiądę na drugim kocyku, opatrzcie. Podchodzę. Siema! Jaki pan jest śmieszny! Co?! Jaki śmieszny! Patrz, co mi się dzieje. O! Ej, ona się ze mnie śmieje! Musisz ją przestraszyć! Musisz jej... Wywalił się! Co?! Ona się ze mnie śmieje! O nie, ona się ze mnie śmieje! Dobra, teraz ja. Uwaga, teraz ty wchodź. Ej, ona się już nie boi. A nie, dobra, ucieka przed tobą. Ej, jednak ucieka przed tobą. Ja ty nie mogę. Się śmiać, starego. Gonią, dobrze, gonią. Patrzcie, jak ucieka. Ręce do góry wzięła i ucieka. Ej, ciebie się przestraszyła, ze mnie się śmiała, czy ja masz taka śmieszna jako antena, przecież fajnie wyglądam. Pobiegła gdzieś. I porobione, jo? I po robocie, no. Przestraszyłaś ją, a ja ją roześmiałam. Dwa pierwsze spranki ją przestraszyły, potem rozśmieszyły, a teraz już nie wiem co mam zrobić, ale mam jeden śmieszny, ten będzie naprawdę śmieszny. Będę widzowie drzewem, serio, patrzcie na to. Jaka czupryna, co ja mam na głowie. Ej, widzisz to? Ja muszę mieć teraz... I co mi zostawcie łapeczkę do góry. Ten jest super z pranki. Będę stała jako drzewo, to będzie kamuflaż normalnie. Tylko tutaj nie mam nic brązowego, jeśli chodzi o spranki, więc po prostu muszę wpisać brown i ubrać sobie taką całą brązową bluzeczkę. Może... Nie wiem, czy taką znajdę. O coś takiego, chyba że w męskim poszukam, bo w męskim są takie bardziej jednokolorowe, czy nie? O ja, ale ciężko, nie ma takich zwykłych. Dobra, zaraz coś poszukamy, spokojnie, proszę państwa. Dobra. Proszę państwa, niech będzie to. Wszystko jest pod kontrolą. Tak jest, wszystko jest pod kontrolą, wiadomo. Ej, w ogóle szukam w męskich ciuchach i pokazują mi tu topy. Ej, to co jest akurat śmieszne. Dobra, wybieram ten. I wybieram teraz jeszcze spodnie chłopięce. I zobaczymy sobie, jakie się tutaj pojawią. O, to już lepiej, to weźmiemy. O, super, dobra. Już się zgrało. Więc jeszcze sobie zaraz zrobię widzowie dzień. Żeby było nas lepiej widać. Uwaga. Dobra, mamy dzień. Jak ja wyglądam? Nie, no nie mogę. A ty czerwonym jesteś, ale fajnie. Dobra, ja jestem drzewem. Teraz jeszcze muszę być takim większym drzewem, więc sobie zmienię posturę. Uwaga, będę taka szeroka. Jak ja wyglądam? Wygląda, to jest super, jest jak jakiś Elvis Presley normalnie. No, tak, Johnny Bravo. Johnny Bravo. No ja nie mogę. Dobra, idę zobaczyć teraz. Ona gdzieś tam pobiegła, ale nie wiem gdzie. Idę zobaczyć do niej. Halo, jestem drzew! O, jest w lodziarni, zobacz, jest w lodziarni, ona sobie je loda. Idę na loda. Dobra, idę na loda. Dzień dobry, chciałabym sobie zjeść loda. Może wezmę sobie czekoladowego, jak ja. Siema. Dobry, można tu usiąść? Można tu usiąść. Dzień dobry. Ej, boi się drzewa! Ona się boi drzewa, no Johnny Bravo przyszedł zjeść do lodziarni, ona uciekła, wszystkiego się boi, tacy strasznie jesteśmy. A ja się nie dziwię, jakby z pranki też przyszło do mnie, też bym się bała. No ale tak to wygląda, można być teraz z pranki na Brookhaven i z pranki opanowało Brookhaven. Widzowie, dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze jakiś odcinek ze spranki
na Brookhaven, a to zrobimy, bo można się przebierać ze spranki, można nimi być, więc możemy coś tutaj jeszcze zrobić. Możemy pohakować, możemy postraszyć innych sąsiadów, więc dajcie znać, subskrybujcie kanał i dołączajcie też na moją grupę z Robloxa. Dzięki, że byliście. A my teraz to... Yeah! Drzewo wam macha. Ej, właśnie, jak tutaj jest fala? O, dobra. Dzięki, że byliście. Drzewo wam macha. Nara!